No przede wszystkim dobry wieczór Państwu. A po drugie, zwracając już się do swojego zespołu, to też przede wszystkim chciałbym pogratulować swoim zawodnikom charakteru w tym meczu, walki do końca. Przeszkadzam komuś tutaj? Przepraszam. Nie. Przeszkadzam panu? Nie. Katar mam dlatego. No, możemy się zamienić. Nie, przepraszam. Spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania i ten mecz taki był. Cracovia miała bardzo, bardzo trudne i ciężkie stałe fragmenty gry. Bardzo niebezpieczne, dobrze je wykonują. Po jednym takim straciliśmy bramkę i tak naprawdę w przebiegu jakby tego spotkania w ogóle w drugiej połowie można by właśnie myśleć, że kto strzeli bramkę, ten mecz wygra. Tak można było przez chwilę nawet do takiego wniosku dojść, oglądając to spotkanie. Mimo wszystko, tak jak już powiedziałem wcześniej, potrafiliśmy się podnieść i strzelić tą bramkę, wywożąc bardzo cenny punkt, zostawiając tą odległość punktową w tabeli między tymi drużynami na takiej samej różnicy. To tyle. Dziękuję trenerze. Zachęcam do zadawania pytań trenerowi. Proszę. Dzień dobry. Michał teraz z przeglądu sportowego. Pytanie, no bo dzisiaj było trochę zmian w obronie, też w przerwie, znaczy jedna. Ale czy można się spodziewać, że Kaczkarz wróci jeszcze jakoś w najbliższym czasie, jak to wygląda? No nie wiem, czy jeżeli chodzi o Kaczkarza, on będzie już do meczu z Piastem gotowy, tak, w następnej kolejce, trudno to powiedzieć. Ustawienie było przemyślane, tak, brakowało nam przede wszystkim wzrostu i musieliśmy tutaj podnieść wzrost w zespole, właśnie przede wszystkim przy tych stałych fragmentach gry. Ale z drugiej strony też brakowało gry i ta gra nie do końca nam się kleiła tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Także później te zmiany i zmiana akurat też Maxi Miękki, który otrzymał żółtą kartkę w pierwszej połowie. Po drugie spodziewałem się tego, że Cracovia bardzo agresywnie będzie starała się doskoczyć do nas w drugiej połowie, tak też było. To też stąd te zmiany i również trochę zmiana ustawienia. Czy są jeszcze pytania do trenera? Dziękuję. Dziękuję bardzo. No tak bardzo śmiesznie mogę powiedzieć, że dla Dzień Świstaka. No i to jest tak, że regularnie co jakiś czas wypracowujemy sobie przewagę i nie potrafimy tego dowieść. Jest to na pewno bardzo bolesne, bo przeciwstawiliśmy się dobremu zespołowi, bo widać, że Nieciesza odzyskała formę, odzyskała wigor, wygrywając w Szczecinie na pewno jeszcze pewność siebie. I gdzieś tam na pewno było nerwowo w wielu momentach, ale uważam, że zagraliśmy niezłe spotkanie, że momentami już utrzymywaliśmy się przy piłce, zmieniliśmy kierunek grania, jeszcze za mało sytuacji stworzyliśmy, ale to, co było najważniejsze, ograniczyliśmy kontratak zespołu Niecieczy i to skutkowało, i to, co było najtrudniejsze, zrobiliśmy, bo zdobyliśmy bramkę na 1-0 w końcówce meczu i no nie ma co ukrywać, no trzeba to po prostu dowieść, a za proste po prostu popełniliśmy błąd i w takim meczu jeszcze można było odwrócić właśnie tymi dwoma ostatnimi stałymi fragmentami gry. Szkoda, że tak się nie udało, bo to morale zespołu na pewno by wzrosło. Ale to trzeba przyjąć, no jest to bolesne życie trenera uczy ciągle i tak jak kiedyś miałem okazję, że takie mecze wygrywaliśmy zawsze w końcówkach, jak pracowałem w innych klubach, a tutaj mamy problemy, musimy to po prostu przenieść i jeszcze bardziej być zmotywowani, jeszcze bardziej walczyć o to. Jest to też przykre dla zawodników, dlatego wiem jak się po prostu też czują, ale no trzeba po prostu zacisnąć. Nie przegraliśmy czwartego meczu, to też jest jakiś plus, ale minusem jest to, że powinniśmy w tych spotkaniach na pewno mieć minimum cztery punkty więcej, ale ich nie ma i nie ma co gdybać w piłce. To, co było już pół godziny temu, to już się nie zmieni, to już jest przeszłość i trzeba patrzeć i myśleć teraz, jak ten zespół przygotować pod kątem meczu z Zagłębiem Lubin, gdzie musimy zagrać dobre spotkanie, musimy starać się zdobyć punkty, żeby dalej później pracować.
Dziękuję i proszę o pytania. Dobra, Piotr Derdoś, Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Panie trenerze, ja chciałbym zapytać, czy są jakieś wstępne informacje na temat Jarosława Michalika, bo schodził w asyście z sztabu medycznego z wojska. Pierwsze, no, prawdopodobnie ma skręcony staw skokowy i zobaczymy jutro, w poniedziałek będzie miał badania i zobaczymy na jak długo wypadnie, a Miro Czowilo akurat tu był chory i wiedzieliśmy, że tam nie mówiliśmy o tym, ale wczoraj nie trenował, miał gorączkę i dlatego też dobrze, że grał do tego momentu, do której starczyło mu sił i to chwała zawodnikom, że starają się też pomóc. Panie trenerze, pytanie o tą siłę ofensywną waszą, to w ostatnich tygodniach tylko na Michale Heliku się opiera. To są jego gole i to właściwie jedyne sytuacje w meczach, w całych fragmentach. Z czego to wynika, no i czy to pana nie martwi, że to ta gra ofensywna nie idzie do przodu? No pracujemy, pracujemy regularnie, no, całe fragmenty gry, jak się popatrzy, to Górnik dzięki temu jest u góry też w tabeli, no, także to jest na pewno też istotny element i poprawiliśmy to i to jest ważne, a to nie ma co ukrywać, no pracujemy nad tym, żeby tą siłę ofensywną, żeby kontratak, żeby tutaj, bo nie zdobywamy bramek, to nie ma, jest to prawda, nie ma co też zakrywać rzeczywistości, zakłamywać i za trudno nam przychodzą te momenty, gdyż czasami za szybko, czasami za wolno podajemy tą piłkę, jeżeli chodzi z tego boku, ale tu nie dziwię się często zawodnikom, bo im brakuje takiej pewności. No, jeżeli popatrzymy nawet na bramki, to my praktycznie jesteśmy czwartym czy piątym, jak zwykło z niektórymi zespołami, na piątym czy szóstym miejscu, jeżeli chodzi o zdobyte bramki. No, gdzieś tam wcześniej te mecze, w których przegrywaliśmy, to zdobywaliśmy. To też wiąże się z tym, nie ma co ukrywać, że tą grę defensywną trochę zmieniliśmy, bo mimo wszystko staramy się bardziej zabezpieczyć, co nie ma w meczach wcześniejszych, które były, że dalej dawaliśmy się za łatwo w niektórych meczach skontrować i straciliśmy tam po 2-3 bramki, dlatego też może tutaj to kuleje, no ale coś kosztem czegoś zawsze, że jeżeli odbierzemy zaufanie, to ci zawodnicy też zdecydowanie łatwiej im będzie i to jest prosty przykład Mateusza, który wszedł i widać było, że 2-3 razy mógł sobie spokojnie przyjąć piłkę, wyprowadzić 1-1, a chciał od razu dogrywać i to się bierze też z nerwowości, że po jednym czy drugim meczu tym zawodnikom brakuje takiej pewności, ale no nie ma co ukrywać, na treningu też wiele elementów nam brakuje, jeżeli chodzi o zdobywanie bramek i to jest prawda. Czy są jeszcze pytania do trenera? To jeszcze pytanie jedno, bo mówiliście długo, że ta pewność, potrzebujecie wygranej, żeby ta pewność wróciła. Wygraliście z Pogonią i czy widział pan w tych meczach z Sandecją i z Niecieszą, no, że zawodnicy mieli większą pewność siebie niż wcześniej? No nie ma co ukrywać, no dzisiaj rozgrywaliśmy tak, jak widać było też od tyłu wiele razy piłkę i robiliśmy to skutecznie. Nie przedostaliśmy się tak szybko, jak chcieliśmy pod bramkę, ale nie ma co ukrywać, że tu brakuje jeszcze tym chłopakom, w szczególności w ofensywie, takiego spokoju, żeby gdzieś tam uderzyć. To jest prosty przykład, że to co Hernandez uderzył z voleja, że na treningach jedną czy drugą sytuację spokojnie uderzy. W pierwszej połowie uderzenia Hernandeza też, które było nad bramką, to też na treningu widać, że trafia i to jest taka spinka, tym bardziej, tym boli to, bo taki mecz wyszarpany byłby na pewno dla tego zespołu istotny i to by było takie ważne. Na pewno można podziękować też kibicom, którzy do końca nas wspierali i to za to bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jeszcze pytania do trenera? Dziękujemy. Dziękuję bardzo.